Muszę to skończyć dzisiaj w takim tempie. Może się udać. No właśnie, i o co, ale o co tu chodzi? Obszar, rozdział drugi, kaplica. 67%. Przecież no bo już, my kurwa... dalej jesteśmy w kaplicy, bo chaptery, które sobie wymyślili ludzie, a chaptery oficjalne w grze, to podziel na dwa. Bo chaptery są trzy w grze, a normalnie jest ten. No ale ostatnio jak byliśmy tam pod wodą, no dobra, po prostu ta kaplica jest w drugim, chociaż to też jest dziwne, w drugim chapterze, bo ostatnio jak byliśmy w tych rurach, to było napisane rozdział piąty, nie? A teraz jesteśmy w rozdziale drugim, bo wróciliśmy do innej lokacji. No bo zmieniamy lokację, no, właśnie o to chodzi. Co jest bez sensu jakby z punktu widzenia gry, no ale okej, okay, ale to 67% dawaj, jest napisane, no dobra, dawaj gotowe. Jeżeli dobrze pójdzie, to maksymalnie o 24:30 skończymy grę. Taki jest plan. Okej. Okay. Tak umiem liczyć. Nie tak wiem. Ktoś umarł liczyć u nas na osiedlu, ale co, w sensie słyszałeś dźwięk umierania, czy nie wiem, śmierdzi, czy co? Śmierdzi, tak. Bo no, zwłoki śmierdzą po 3 minutach. No, ale ty nie opisał, że umarł, że ktoś właśnie zginął, tylko że ktoś umarł, nie? No to jest różnica. Nie no, weź, jakby jest, tutaj ten... Jaka jest różnica między tym, że ktoś umarł, a ktoś zginął? Jaka jest różnica? Nie, umrzeć możesz... Umrzeć to znaczy, jakaś osoba zakończyła swoje życie i tyle. A ktoś zginął, to znaczy, że coś się wydarzyło, tak? Jakby nie możesz zginąć na raka, albo zginąć z przeziębienia, a możesz zginąć w wypadku, albo z powodu... no jakby zginięcie jest dosyć nagłe, tak? I nie, jakby nic nie wskazuje na to, że za chwilę umrzesz, tak? Więc może ktoś cię zabić, dobrze, na przykład, i to wtedy zginiesz. Dobra, albo chodź na to, wypadku, będziesz albo... gadać na no windzie, bo tu jest jeszcze 5 minut jazdy. Znaczy, ja chcę to generalnie skończyć dzisiaj, bo jak dzisiaj tego nie skończymy, to będziemy odpalać, kurwa, we wtorek streama na godzinę. To jest bez sensu. A no, kurwa, wiesz, nie takie rzeczy już bywały. Też, kurwa, jakąś grę kiedyś nie mogłem skończyć i kończyłem ją na następnym streamie i to było jakieś, nie wiem, 10-15 minut dosłownie, ale już ja nie byłem w stanie, muszę... nie byłem w stanie po prostu już tamtego jednego dnia tego kończyć. Ja dalej muszę obejrzeć jutro, najpewniej na streamie, State of Play, PlayStation, bo ponoć było fajne. A nie wiem, ja słyszałem wczoraj u T-Volta, że było beznadziejne i tyle. Nie, mnie totalnie nie interesują nigdy te konferencje, w sensie to jest strata czasu dla mnie. Obejrzysz sobie po prostu potem zestawienie najfajniejszych tych trailerów i tyle. To jest zabeczka. No to a, byliśmy w tym. No. Dobra. No właśnie, pytanie, gdzie mamy iść? Gdzie my kurwa jesteśmy? Kotwica, tu też by, no tu byliśmy. Popełnił zawał. Popełnię to ja zaraz, kurwa, hate crime. Będzie arson. O, jak wróciliśmy, to była straż policja i policja. To została policja. A, tu. Dobra. A, jakieś, patrz, okay, w temacie. Rozumiem, że tu. Trzymaj się to. Jakiś gość, żeby udowodnić, jak bardzo ludzie nie czytają CV, no, wpisał sobie jakieś pierdoły i na przykład wpisał, że ma third degree in experience in arson. Aha, okej. Okay. Nikt tego nie przeczytał. Może być różnie. My mieliśmy w liceum to przysposobienie obronne, nie? W sensie przedmiot. I mieliśmy ćwiczenia, musieliśmy te ćwiczenia uzupełniać po każdej lekcji, ale tylko te dane ćwiczenia, które dotyczyły danej lekcji, jak zrobiłeś do przodu, to też ci wpierdala baba jedynkę do dziennika, że robisz za dużo, więc trzeba było dokładnie zrobić te, które ona kazała. I ona co zajęcia zbierałaś wszystkie ćwiczenia normalnie od wszystkich i sprawdzała, jak ktoś nie miał, to pyta do dziennika, nie? No i kurwa, ale się to zacina. Natomiast potem się niektórzy skapnęli, że ona, wiesz, brała te ćwiczenia, tylko tak, wiesz, wertowała i patrzyła na te rozdziały, czy są zrobione te ćwiczenia, które mają być. W sensie, czy coś jest wpisane, nie? Aha, to okay, trzymaj się. Okej, okay, fajnie. Popełniłaś, kurwa, sudoku studni. Jakby żegnaj, tak, bo ta studia się zapadła. To ty!
A nie, to nasz wcześniejszy kolega. Jest ukryte w skarbcu, jestem tego pewien. Ale co? But it could not and I could not find the keys. Ale nie mogę znaleźć klucza. Okej, okay, to ja jestem na jakimś kurwa cmentarzu czy czymś takim, jakaś tu krypta jest. No, w każdym razie babka sprawdzała te ćwiczenia i tak dalej, ale potem się okazało, że ona na przykład, wiesz, miała ten stos tych ćwiczeń, tylko tak wertowała i rozmawiała z nami jednocześnie, nie? Mhm. Więc ludzie stwierdzili, ej, ona tego kurwa totalnie nie czyta, więc nie czyta, no. zaczęli wpisywać tam pierdoły. Na przykład koleżanka zaczęła uzupełniać te ćwiczeniówki w stylu w laskotek, na płotek i tak dalej. Po prostu tylko wpisywała w te miejsca, gdzie trzeba było coś wpisać, wpisywała, żeby po prostu były tam jakiekolwiek litery. Mhm. No i niestety po jakimś pół roku robienia jej wała, ona się skapnęła, bo zaczęła czytać. I oh shit, było przejebane, ona czytała wszystkie te ćwiczenia wtedy. Mogę walić głową w mur aktualnie. Średnio działa. Dobra, no ja tutaj mam jakiś kurde cosik. Dobra, mam jakąś taką kaplicę z kurwa drzewem w środku. I są jakieś symbole. Mam 8 symboli, ale on to jakby się łączą pionowo. Masz na dół? Albo coś? No czekaj, zaraz zobaczę. Czekaj, bo tu mam jakąś kurwa legendę. Korona, łańcuch, książka, blaszka. Blaszko? A mogę to wyciągnąć i on się przekręcić. Jesus. Bo ja od siebie nie zrobię nic, bo mam dosłownie... Jestem w studni. Tu nie ma nic. Okej, okay, fajnie. No to się tam. Jest ja napisane, że jest volt, że jest keys i tyle. Okej, okay, ja mam jakieś takie przejścia zastawione kamieniami, ale nie przejdę. No tak, pickaxe. Dobra, idę dalej. Okej, okay, czyli jednak możesz się ruszyć, dobra. A o, mamy jakieś symbole wolumularskie. Zębatka. Będę zwiedzać dalej. O, mam studnię. Mam studnię i tak jakby mogę tam opuścić wiaderko. A czy właśnie wyciągłem wiaderko pełne śniegu. Cudownie. Ja widzę jakieś symbole. No. Co tam masz? Masz jakieś korony, łańcuchy, okay. Książki? Mam, dokładnie. I mam tak jakby połowę tombstone'a. Tak, to ja mam drugą grobka. Tutaj, no. I mam tak, że tarcza z mieczem, miecz z czasem, to jest z zegarkiem, zegarek z koroną i z korona z czymś. Korona jest na samej górze. I mam przed sobą dużą tak jakby planszę, 4x2. No. I mogę podnieść dwa symbole i je na przykład ze sobą zamienić. O, to momencie, ja mam dokładnie to samo. Położę no. Symbol. On się musi. Chleb z wegetą. A, biedacze Tivolta. O, okej. Okay. Chleb z wegetą, Jesus, co? Czyżby to byli biedacze Tivolta, Jesus. Poszłam dzisiaj do Tivolta. Tivolta chodzi. Siemaneczko, dzień dobry. Poszłam dzisiaj do Tivolta na czat zapytać się o tą klawiaturę, co gadaliśmy ostatnio. A, no tak, ja on zapomniałem. Mi pokazuje, odpakowywuje dla mnie specjalnie i mi pokazuje, no to jest jakiś tam model, coś tam. Ja wiesz, ja to googluję i mi pokazują jakieś chińskie strony z dropshippingiem, no, tylko już w ogóle kurwa nigdzie nie ma. Cena jak już jest jakieś 500 euro czy coś takiego. Ja taki, ja pierdolę, człowieku, co jest? Dobra, witam serdecznie jebaczy na strumyku, my tu dalej ciśniemy, we were here forever, aczkolwiek mam nadzieję, że może się uda dzisiaj skończyć i nie będzie to forever, ale tak, ciśniemy sobie chleb z wegetą, brzmi jak absolutne gówno i mam, nie wiem, chyba szczęście, że nigdy czegoś takiego mi nie zaserwował Tivolt, aczkolwiek... Upiekam ci chleb. Dziękuję bardzo. Zabica, aczkolwiek, co miałem powiedzieć? Kiedyś, będąc u Bartka, zaserwował mi zajebiste kanapki, które były jednocześnie z pasztetem oraz z szynką i serem. Miałem takie, stary, chyba cię pojebało, jak można łączyć pasztet, powiedzmy jakiś tam drobiowy, kurwa, z szynką, to się nie godzi. On powiedział, stary, kurwa, najpierw spróbuj i miał rację, było spoko, było dobre. Chleb z szynką i pasztetem? Tak, no. Też mnie dziwiło to połączenie, ale się da. Aczkolwiek się ostatnio dowiedziałem, że na przykład ktoś łączy, kurwa, dżem z serem żółtym. Nie, ja takie... Ale to jest tak jak dawanie
pomidorów do keczupu? Jezus, tak, keczup nie pasuje w ogóle do warzyw. Nie umiem. Keczup pasuje do mięs, do serów, ale nie do warzyw. Nie do pomidora, no przecież jakby... No, nie, do niczego nie pasuje, nie ani do sałaty, ani do ogórka, nie wiem, do jajka tylko, ale jajko nie jest warzywem. Dzięki, mordeczko, a z prostszych kastów... A Boże, okej, ten już wszedł na temat klawiatur. Odpowiadając ci, jeżeli mogę, Macieju, odpowiedzieć, czy mam napisać? Zamówiłam sobie Glorious GMMK Bare Bones. Kick-upy mam i switche to są silenty jakieś z Akko. To jest Akko Fairy Silent. Także... Dobra, to jest cała jedna osoba na czacie, która wie, o czym mówisz. Nie, dobra. No przecież ostatnio przyszedł ktoś i pomagał dużo. Okej, dobra. No to nic, dzięki bardzo Mordo i dziękuję bardzo serdecznie za Redzika, witam wszystkich. Jak macie ochotę, to zostańcie, ciśniemy w We Were Here Forever. No dobra, czyli tak, mamy te tarcze, ale masz dwie korony? Bo jest jedna korona, która ma pięć takich... dynksów do góry i jedna, która ma trzy dynksy. Dzięki. To jest tak, mam cztery rzędy, cztery kolumny, po dwa wiersze. No tak, ja mam to samo, no. I jak wyjmiesz symbol i wstawisz go z powrotem, to on się tak jakby obraca i blokuje. Tak, wiem, widziałem, więc... no dziękuję. Okay, czyli mamy dokładnie ja pytam to samo, o Tombstone'a, tak, bo jest jakby łańcuszek, tak? Ja mam, tak jakby też mam połówkę, tylko prawą i mam coś tam, idzie w kierunku korony z pięcioma tymi dynksami do góry, potem jest łańcuch, potem jest książka, potem jest fiolka z miksturą, nie? Ale też jakby nie wszystko tu mam. To zróbmy tak. Powiedz mi, jakie masz symbole od prawego dolnego do najwyższego u góry. Od prawego dolnego? Co za kurwa dziwna kolejność. No ale dobra. No od dołu do góry, no. Jezus Maria. Od dołu, od prawej. Kto tak zaczyna? Od góry, od lewej się zawsze zaczyna. Dobra, nieważne. No tu mam koronę, ale ja to mogę wymienić na coś innego, nie? Więc to w sumie... Nie wiem, czy to no tak dobra, ma sens. No ale masz... W sensie na Tombstone'ie masz koronę. I co masz, na co masz strzałki? Jak masz nagrobek, to masz podwójną strzałkę na jaki symbol? A, o to gdzie chodzi. No, jakby od prawej zacząć to kółko. No jest flaszka, potem jest książka, potem łańcuch, dobra, potem korona. Poczekaj, już trzeci raz mówię. Jeszcze raz powoli, bo ja sobie chcę to narysować. Flaszka, tak? No czekaj, to ja też tak sobie to narysuję. No, jest flaszka, na dole po prawej jest flaszka, no. Tak. Nad nią jest książka, potem jest łańcuch. Flaszka, poczekaj. I potem jest korona z pięcioma dynksami. Łańcuch. Dalej mamy koronę. Patrz. Jezus. Raz, dwa, trzy, cztery. Narysowanie tego. Dobra. To ja mam od góry w dół. No. Mam koronę, ale z trzema dynksami. Okej. Okay. Później mam zegar. Taki jakby wysoki, wolnostojący zegar? Nie, czy, no, czy zegarek tarcze, na rękę? Tarcze, kółko. Tak jakby po prostu tarcze zegara, dobra, z czterema godzinami. No. Później mam miecz. Fajny patyk. I na samym dole mam tarczę. Teraz mój zegar. Okej. Nie do końca rozumiem. Aha, mam książkę, kurwa. Tu mam... Na przykład ja nie mam symbolu flaszki w ogóle. Miecza z tarczą nie mogę połączyć, bo nie mam w tych samych tych. Nie do końca rozumiem, co mamy tutaj z czym połączyć. Myślę, że... Podobnego się nie da wyjąć. Bo na przykład mam tak, mam jeden, gdzie miałem już ustawiony łańcuch z książką i one są obok siebie i teraz jak kliknąłem tą książkę i usłyszałem z powrotem, ona się po prostu przekręciła i jest okej. Okay. I już się zablokowało? I się zablokowało, ale mogę wyjąć to z powrotem, aha, żeby się odblokowało. Ale generalnie aha, tak, zablokowało się i jest git. Czyli tą na przykład koronę mógłbym dać, nie wiem, powiedzmy tu. Bo ja ci tych symboli podać nie mogę, prawda? Nie mogę chyba.
Książka, łańcuch albo miksturka. No i jakby dwa mam tak, zablokowane, tak, tak. A dwa no nie mam jak, bo nie, no, no, no się nie zgadzają ze sobą. Ty, a czekaj, tutaj coś jest. A jakbym tą tarczę dał... obok tego, obok tej planszy mam taką kurwa... Taki kurwa wolno stojące coś z otworem i mogę tam położyć symbol. Faktycznie, możemy ja też. Możemy się wymienić. Masz, mogę ci dać koronę, no. Nie no, mam ale... koronę. No właśnie, ja dałem tarczę i dalej jest tarcza. W sensie wróciło do mnie to, co ci dałem. Nie rozumiem. No chyba, że możemy się wymieniać tylko na tym tombstone'ie. To, co jest. Wiesz, o co chodzi? Nie. Że mogę wymienić tarczę z mieczem. No ale ja że mam tarczę i miecz, który ci muszę dać, bo mi nie pasują do niczego. No tak, czyli żebyś mi dał miecz, to ja ci muszę dać zegar. Więc ja ci daję teraz zegar. Okej, okay. Aha, dobra. A, że taka wymiana, no. I do mnie jest... Dobra. Ja mam teraz miecz, no. Dobra. To ja mam zegar, który jest mi niepotrzebny do niczego. Dobra, czyli tylko na tej zasadzie wymiana. Bo ja potrzebuję tak. mieć fiolkę albo łańcuch i tą koronę, co przed chwilą dałaś. Okej. Okay. A czy... to czekaj, aha. Koronę. No to koronę mi daj zamiast zegarka. Znaczy ja ci dam zegarek, ty mi daj koronę. No. Mąż. No nie. Dalej mi zegarek. Aha, bo to jest korona piątka, a nie trójka. A nie, to ja trójkę chcę. Nie mogę ci dać trójki chyba. Nie mogę ci dać trójki. Przez chwilą mi dałaś, ale... Aha, dobra, nieważne. Nie, to była piątka. To była okay. piątka. Aha, no tak, bo do mnie wróciło to. Mogę ci dać miecz, fiolkę, łańcuch i pięć... i po piątną koronę. No ja potrzebuję to jakby fiolkę albo łańcuch i łańcuch albo... Okej, no to łańcuch, tylko że łańcuch mi się nie łączy z niczym, musiałbym ci dać książkę. Musiałbyś mieć książkę, tak. Bo jak koronę potrzebuję trójkę, nie piątkę. Nie mogę znać trójki. No to łańcuch w takim razie tu muszę mieć. No, ale jak mam ci ten łańcuch dać, skoro nie mam... Bo tu jest zegarek, a ten zegarek, na co ja to wymienię? Dzięki serdeczne. I ponoć live'a nie wyłączył. O, serio? Poczekaj. I ludzie krzyczą, żeby mu tam, więc... Kurwa, a ja mam rozładowany telefon. To Bolde, jeżeli słuchasz, to wetam. Nie, bo on powiedział, że od razu idzie do ten... Ania? Napisz do Bartka na czacie, na Messengerze, że streama nie wyłączył, albo do Martyny. Jeść poszedł? Tak, on poszedł, bo pisał, że idzie jeść. A by się zdziwił, jakby wrócił. Czy nie, no bo wy w sumie macie jakieś sceny tak poustawiane, że wszystko jest powyciszane, to... To spoko. Nie tak. A jak se w pęcie od razu tu zrobiła na tym. Dobra, no. To w takim razie zegarek. Co mi kurwa z tego zegarka? No nic. Myślę, że możemy. Nic, co ja bym potrzebował tutaj nie mogę kurde mieć. Koronę mam. Mam miecz. Ale co mi to daje? Bo nie rozumiem. W sensie, nie rozumiem na jakiej zasadzie my to mamy położyć. Bo to, że sobie. Nie mamy... no, położyć masz tak samo jak na tombstone, nie? W sensie, że na przykład jak mam koronę piątkę i obok mam koronę trójkę, to one mogą się zlokować razem, nie? Tylko musimy się powymieniać, czyli na tej samej zasadzie musimy je lokować i wymieniać się na tej samej zasadzie, co na całym tombstone, nie? Aha. Lecznie za kolejnego subika. Że ten. Wyzbywasz się pieniędzy dla mnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze was zmanipulowałem. Dzięki za subika. Czyli na przykład teraz mam ten zegarek i zamiast zegarka mogłabyś mi dać albo miecz, albo koronę trójkę. Tylko, że no, koronę miecz mi nie potrzebny. Mogę ci dać tylko miecz. Kurwa, nie...
Jeszcze raz to powiedz, to kurwa pojadę i ci jebnę. Po chuj mówisz dobrze. Piąty raz to samo! Ja słyszałem to! Ja tylko mówię, jaka jest opcja! A Boże! To nie jest opcja właśnie! Kurde, jak jest według instrukcji? O to mi chodzi, według instrukcji, tak? Bo mówię, mam zegarek, który na przykład mi do niczego nie pasuje, tak? Aha. Natomiast... No ja potrzebuję zegarek do miecza akurat. No okej. Okay. Tylko, że... I podejrzewam, że ja ci muszę dać fiolkę i łańcuch. No tak, 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 dokładnie. To musimy się tym wymienić, tylko nie bardzo teraz wiem. No to ewentualnie czekaj, zegarek... Numer dalej. Ty potrzebujesz zegarka. To daj mi... A nie, kurwa, dobra, bo to źle ja myślę. Zegarek. Co masz obok zegarka? Masz miecz drugi albo coś? Obok zegarka jest miecz i korona trójka. Masz coś z tych symboli? Miecz. Kurde. Jedziemy w złą stronę. A nie, bo ja mam tarczę. Dobra, to daj mi miecz. Łasz. Zamknam. Święto. I teraz zamiast miecza... Mam zegarek, który mogę wsadzić pod koronę. Aha, nie, bo no musiałabyś mieć drugi miecz. Kurde, to bez sensu. Zegarek mogę wsadzić tu. I jest spoko. Kurde, bo teraz ja mam tarczę, ale na co mi ta tarcza? Mam tarczę i miecz. Chciałem ci dać teraz... Bez sensu. Jak dam ci... masz wolną koronę trójkę? Tak. To mogę ci dać koronę piątkę. Ty mi dasz trójkę. I później przetrajdujemy. Ja ci dam łańcuch, a ty mi dasz koronę piątkę. Albo nawet pójdziemy lepiej, aż do podki. Czyli ja ci dam piątkę. To ty mi dasz piątkę. Trójkę. Później ty mi dasz piątkę, ja ci dam łańcuch. I tak dalej. To ja ci daję trójkę, to dawaj piątkę. Mów łańcuch. Do lasu. Mhm, i tak naprawdę ja zostawiam to i teraz daj łańcuch. Teraz daję ci łańcuch. I teraz potrzebuję książkę. Zamiast łańcucha. A, i ty mi... Tak. I wtedy za łańcuch ja ci dam książkę, nie? Dobra. Czy tak nie możemy? Możemy, dobrze. No i teraz mi wrzuć książkę tam. Dobra. I teraz za książkę ja ci daję... Podkę? Tak? Nie, czekaj, ty masz to. Przekręć teraz jeszcze raz. Ale co mam ci dać? Łańcuch? Może być łańcuch, no. No. I w środku jest podka, więc ja ci daję podkę. Tak. I teraz powinieneś mieć podkę. W końcu, dobra. Czyli a ja pierwszy, mam książkę. Pierwszy super. Symbol tak naprawdę w tym momencie mam właściwy. Ja ci teraz mogę dać łańcuch zamiast książki. Nie, ty musisz wziąć książkę, ja ci daję łańcuch wtedy. No, ale książkę... A ciebie byłeś super. Co? O mój Boże, dobra, bo się zapieprzyłem tym. Jasne, przepraszam bardzo, dzięki, po prostu Patryk, dzięki bardzo serdecznie za subika. Nie wiem, jakby, czy ten dźwięk mi poleciał w słuchawkach, czy ja się po prostu rozproszyłem za bardzo i skupiłem na grze. Dziękuję bardzo serdecznie za subika, Patryku, za subika. Dobra, tylko no, kurczę, ja mam teraz tak symbole poukładane, że ja w sumie mam tarczę, miecz i koronę i to są wszystkie trzy symbole, które mi... Nie za bardzo pasują do czegokolwiek. Znaczy nie, no w sumie korona no tak, mogę tak, dać tak, łańcucha. Ale ja ci zaraz jeszcze dam łańcuch. Łańcuch? Nie, mi jest łańcuch niepotrzebny. Ja go nie mam do czego dopasować teraz. Do korony piątki? A, no dobra, no to chyba, że tak. Hej, tylko... Co ja mam ci dać w takim razie? To ja muszę ci dać koronę piątkę z powrotem. Podaj mi ten łańcuch. Nie, nie, bo teraz będzie książka. Więc teraz ale musisz... Ale ja ci nie mam co dać za tą książkę. A ty nie masz rzeczy, żeby do tej książki dopasować?
u siebie? Nie. W górnych symbolach nie masz łańcucha, nie. Ani potki? Nie, nie, nie. Ja mam... Ja potrzebuję albo... Dobra, inaczej, jakie masz symbole u góry? Miecz, tarcza, trójka, miecz. Czyli albo potrzebuję dwa zegary i miecz, a nawet trzy zegary. I... No ja mogę przyjąć tak, albo koronę piątkę, albo zegary, albo miecz, albo tarcza. Zegarków nie mam, ja mam miecz, tarczę i koronę piątkę. Ja mam jedną tarczę, którą... Poczekaj, jeszcze raz, co masz? Jeszcze raz miecz, tarczę i koronę piątkę. A, miecz, tarczę i koronę piątkę. A ja mam w tym momencie trójkę. Mam koronę trójkę, mam zegar i mam łańcuch. To ja potrzebuję mieć od ciebie na pewno łańcuch. Łańcuch i zegar. Łańcuch i koronę trójkę muszę mieć od ciebie. Zegarek jest twój. Zegarek to już masz dobry symbol. Bo tak. Mi zegarek nie pasuje do niczego. Okej. Także zegarek sobie możesz... Ty już masz podkę zrobioną, tak? Podka ja mam jest podkę zrobioną, tak. Ona była super. Najbardziej skrajna. No to w takim razie, żebyś ty mi dała łańcuch, no, to ja muszę dać ci koronę piątkę, bo i tak ci nic innego nie dam. Tak. Musisz dać mi łańcuch. Tak, tak, tak. Miałam książkę. No. Okej, okay. I ten łańcuch w sumie już mogę mieć dobrze. I ja ci mogę dać teraz koronę trójkę w zamian. Czyli łańcuch już masz dobrze. Okej. Okay. Ale... Tak, ale teraz... no tak, tylko ja ci nie mam co dać za tą koronę. Bo ja mam miecz i tarczę w tym momencie tylko. Miecz i tarczę. Aha, czyli możemy przetradować koronę trójkę. Albo... Daj mi... czekaj, zegar. Bo ja muszę się pozbyć tarczy. Daj mi miecz. Masz miecz? Musisz mieć miecz. Nie, nie mogę mieć miecza. Kurwa, bo ja mam. Daj mi zegar. Mhm. Bo... Nie, kurwa, czemu piątka? Aż ty z dupy. Się automatycznie zmienia. Mosz. Czy tobie się scroll też w drugą stronę przewija niż powinien? No. Teraz mi daj miecz z powrotem. Czy w sensie no, nie musisz zrobić, nie? I teraz masz ja tarczę. Mhm. Ja się tego już pozbyłem. Świetnie. Czyli tarczę sobie na pewno ustaw. Tak, tarczę. I teraz mam. Ja mam miecz, którego nie potrzebuję. Bo co ja potrzebuję? Ja potrzebuję... Znaczy tak, mam już potkę. Tu mam łańcuch, mogę mieć albo to, albo... No dobra. Miecz. A nie miecz. Potrzebujesz? Bo ktoś na czacie pisze, że potrzebujesz piątka. Książkę, przepraszam. Nie potrzebujesz książki? A ty masz książkę? Mam książkę. Rejdowaliśmy ją za łańcuch. A ty jej nie potrzebujesz? A nie, nie. Bo ty jej nie potrzebujesz. Okej. Nie. Fuck. It's complicated. Więc teraz musimy zrobić tak, że... Tak, ja wiem, że książka do łańcucha, tylko to kurde jest... Ja ci jest... daję książkę, ty mi dajesz łańcuch i ja ci daję koronę piątkę wtedy. Hype training wyruszył. Dziękuję bardzo serdecznie za subiki, które teraz wleciały. No dobra, no to ja ci dam łańcuch, a ty mi daj książkę. Ja ci daję książkę, no. Okej. Okay. I niby książka już jest okej. Okay. Teraz łańcuch. Ty masz ale łańcuch. Ale za co przedrzedujemy kurwa łańcuch teraz, nie? No właśnie, nie? Ja mam dwa symbole obok siebie, ty też masz dwa symbole. Dobra, to czekaj. Ja mam teraz i koronę piątkę, i koronę trójkę. Z jakiegoś powodu. No. A ja potrzebuję łańcucha i trójki. No właśnie, wiem. W sensie, trójkę mogę ci dać za zegar? To tak, jest tak, no to spoko. Masz. To dawaj trójkę za zegar. Dobra.
Dobra, i nie ruszaj tego zegara. No. Ja ci teraz daję miecz. Okej. Mhm. Miecz już jest twój na pewno. Ja ci teraz daję piątkę. I teraz daj mi piątkę. Idzie tu. Okej, okay, i teraz daj mi łańcuch za tą piątkę. Włóż tam łańcuch. Dwa, ten scroll nie mogę. Tak, on działa w złą stronę, nie? Po prostu... Okej, okay, i tu mam... Zegar, o, potrzebuję. I tu się nawet robi ładnie, tak? Korona. I teraz zegar za trójkę. I chyba tak. Mamy rozwiązane. Tak. Kurwa, najgorzej było zacząć. Najgorzej było te skrajne wartości zrobić, a teraz to się samo poukładało. Łatwo. Nice. Prosto, fajne, podoba mi się. No. Lubię. To było okej. Okay. Ktoś wie, czy da się ustawić painta domyślnie na czarno? Bo mnie irytuje ten biały kolor. Jaki pajdżung. Dobra, ja mam w ogóle zejście teraz na dół, tutaj do jakiejś krypty schodzę i zapalam sobie pochodnie. A ja chodzę chuj wie gdzie. Places? O, siemanko. Hej, hej. Za tobą jest wielki pająk. A. O, tak. U mnie też są pająki. Jezus, u mnie ostatnio był... Wchodzę do kuchni, jakoś praktycznie środek nocy i widzę tylko spod lodówki, pod zlew, no. Zacznę zadupcać taki wielki z cztery... Czekaj, bo to jest R. Średnicy. To średni to tak... Średnicy tak z 8 cm. Mhm. I ja wchodzę i on się zatrzymuje, on się patrzy na mnie, ja się patrzę na niego. Wiesz, ja się na chwilę tak powoli odwracam, żeby sięgnąć po trepkę, to zaczyna zadupcać dalej, to ja mam takie, nie. Dobra. Musiałam go zabić jest... takim miękkim laczkiem. Boże. Tutaj jest, u mnie jakby brakuje zębatki jednej, żeby się kręciło. A u mnie brakuje, o, faktycznie, no, też. Okej. Okay. Przeładuj też pochodnie jakieś... i możemy... No to nie, chyba kurwa jedyne co mogę zrobić to wrócić do góry, bo tam mam jakieś w ogóle przejścia, które są nieotwarte. Zegary stawiała, pawia uwielbiała. Trumna. Mam coś co wygląda jak safe, który byś wyciągnął z Lies of P. Okej. Okay. Fajki. Pięć kluczy pochowano z tymi, którzy miasto opuścili. Czekają na tych, co się przy przeklej... przeklętej koronie postawili. Taki mały wierszyk. Dobra, czy ty masz jakieś narzędzia przy sobie? Nie. Mam do kopania. Kilo. Masz przy sobie jakieś narzędzia? Nie, ale mam za to kilo. Tak, mam kilo. Kurwa. Mam kilo, no. Dobrze, mam kilo. To schodzę na dół, musisz mi dać ten kilo najwyraźniej, bo i ja nawet tu mam... śmieszna sytuacja. Ja mam tutaj będziesz takie... Będziesz kopać ciała. Kilofem, okej. Okay, tak, ten... będziesz wykopywać ciała, mówię ci. Kilofem? Mhm. Kilofem się wykopuje według ciebie. I zastaj mi ten kilof. Jak mam ci dać? Nie wiem, kurwa. Dawaj. Też nie wiem. A, ja wcześniej tam miałem, o, a potem masz jakieś, o, rzeczy. Nie mogę kliknąć cię, niestety. A nie masz jakiegoś miejsca, jakiejś studni takiej w górę? Jakby wyrwy, wiesz, na suficie poszukaj, bo ja znalazłem studnię, przy której jest wiaderko i wyciągnął to wiaderko, było pełne śniegu. I przypuszczam, że w ten sposób musimy sobie podać te narzędzia. No to weź to opuść, dokładnie. To ci już dam. Bo generalnie mam tu kilka takich portali. Shit, ale jak mam to opuścić? Jasny gwint. No to będzie szukanie. Będziesz wykopywać ciała i do wierszyków musimy dopasować zwłoki. Dobra, wszystko fajnie, ale ja to mam... Mam tą studnię i przekręciłem to, wiaderko poszło do góry. A, dobra, tu jest, okej, okay, tu jest hamulec, okej. Okay. Nie wiem jak to zrzucić. Mosz. Już? Okej, okay, dobra. Tak, tak, tak. Dobra, mam kilofik, bo tu mam takie portale, które są zamurowane, tak jakby. Czy ja tu mogę, okej, okay, mogę tego użyć, żeby rozwalić te portale. Okej, okay, mam jakieś nagrobki. Robin Ermgerd. Inny Robin, ale ten ma na sobie
ptaszka. Laserek. I Zgerant. Sztenwauchera. O, jest więcej. Brązgchitera. Xy, Falco, Isbrand. Niektóre mają... I ty masz imiona, ja mam nazwiska pewnie. Masz, kurwa, cudownie. A masz przy nich herby? Te, co były wcześniej? Czy nie? Znaczy, przy niektórych są jakieś jakieś to rysunki. Znaczki płci? Nie, mam ptaszki tylko. W sensie są znaczki ptaszków. Przy trzech. Bardzo dobrze. Czekaj. To są rodziny. No. Wielu zmarłych miał nadzieję na odejście do wieczności, zawierzcie ptaków ukochanych za życia. Mam. Kurwa, mam tu jest ptaki. Więcej. O mój Boże, tu jest jeszcze więcej. Falcon, Robin, Peacock, Swan. Mam. Okej, okay, tu mam jeden cmentarz, na którym jest wielu właśnie z symbolem tego. Słon, czyli kurwa łabędzia. Mam jeszcze jeden portal. Dobra. A jeszcze raz, masz te... Bo miałeś imiona, nie? No, chyba. Ja mam drzewka z imionami. Co masz? I drzewka z imionami. Okej. I tak jak wcześniej mieliśmy te rody przy tych ludziach siedzących na ławce. No. To tu mam po prostu dokładnie tak samo, że mam rodzinę Clockmankerów na przykład. Clockenmanker, czy jak to tam. I mam właśnie Robin, Aleidę i kogoś tam. Aha, czyli nazwiska także... i rody. No dobra, ja mam, jak tak, mam, to jakby... Portalami jak rozwalasz, masz jakieś herby. Tak. Właśnie o tym miałem powiedzieć. Są takie jakby herby, tylko myślałem, że to są znaczki jakiejś rzeczy. Przy jednym jest tak jakby odlewanie czegoś, w sensie jest jakiś pojemnik, z którego się coś wylewa, więc to może być... Puszka z tym, co wcześniej mówiliśmy, tak? To? Może, no, możliwe. Masz zębatki, masz krople i masz kątownik z młotkiem. Tak, kątownik z młotkiem mam, no. Ja widzę... A dobra, jest to też samo. Jeszcze kropla. Dobra, faktycznie. No, to samo co wcześniej. Czyli mamy metalurgię, tam jakiegoś inżyniera, kurwa, jakiegoś matematyka Jak ty ich nazwałeś? Związek jaki? Związek kogo to jest? Wolnomularski. Kurwa, wolnomularski. No, wolnomularze, ale tam mieli akurat no, młotek, ekierkę, ale chyba... Nie, tam było jeszcze coś... Nie, tam był cyrkiel i ci... I chyba kątomierz, cyrkiel i kątomierz, czy cyrkiel i jakierka, to są wolnomularze, no nieważne. No dobra, mamy te trzy rody, no. I coś od czegoś zaczynamy? No myślę, że musisz... A możesz to jakby ułożyć na zasadzie ty możesz matka, po pierwsze, dziecko? Ty musisz po pierwsze włączyć grę, bo ja widzę twoją przeglądarkę. Mam grę. Ja widzę twoją przeglądarkę. Mam grę, no. Fajnie. No teraz tak. Robię Google'a po prostu. Ale kurwa, nie mamy grać w grę, a nie googlować, kurwa, rozwiązaj, no. Ale nie googluję, rozwiązaj, googluję, czym jest wolnomularstwo. A, Boże. Kurwa. Rozwiązaj. Czy masz jeden monitor? Nie, mam dwa. To używaj drugiego. Dobra, no nie wiem, bo ja się kręcę, nie mogę nic więcej robić, poza tym, że jest tu mnóstwo nagrobków, jakichś imion, dat i na niektórych są ptaki. A możesz jakiś otworzyć na przykład? Albo... Tak, no, uwolniłem jakąś kurwa duszę. O, zajebiście, teraz mam bardziej czarny ekran, no to... Aha, czyli uwolniłeś złą pewnie? No tak, bo mi kazałaś, no. Okej. Dobra, to teraz tak. Wierszyki, bo ja mam na każdej trumnie wierszyki. Mhm. Steinhauwere to był co? Który to był herb? Steinhauwere. To był młotek z tym 90-stopniowcem. Z sakierką, nazwijmy to. No. To on... Co on tu ma? Śpiąca ze swoim bratem. Okej, czy jest coś jeszcze? Śpiąca ze swoim bratem.
Ale czyli w sensie ona... dosłownie? No pewnie, że są w, koło siebie w grobie. A. A czy to jest Tinhauvara? Nie. I kurwa, ja nie wiem, gdzie tu są te... A, tu jest. Przeczytaj mi imiona. Te se jaja robisz, wiesz, że tu tych nagrobków jest ze 20. No a jak mam ci inaczej znaleźć? Robin XXX Imsoete Gertrude poczekaj. Enkel Imsoete? Imsoete? No. Mam ją. Okej. Okay. Mam ją. I ona śpi ze swoim bratem, czyli wychodzi na to, że to jest Enkel? Nie, bo jest jeszcze pomiędzy nimi Gertrude. To jest siostra. Okej. Okay. Gertrude jest siostrą. Okej, dobra. Jest jeszcze Alvin, ewentualnie. Czyli mamy albo Engela, albo Alvina. No jest Alvin między Budwinem i Ydę. Ydę... Ale tu jest już dużo tych grobów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no, siedem i trzy Ydę w rodzinie, weź. No tak, wśród tych trzech, siedmiu grobów są trzy Ydę. Ja pierdolę. Nie, jest jeszcze czwarta. Super! No ja nie wiem, co ty masz tam na zagadkach, ale no ja tu nie za bardzo mogę cokolwiek zrobić, poza pewnie umarciem od złych duchów. To poczekaj. Jego XXX znaczony grób leży w linii z ojcem. Wybrał ukochanego ptaka jako imię swojego syna. No dobra, ale masz Imsoeta, nie? No. I ona jest Tinhauvaram. Ale czy masz... Masz Engela, masz Baudwina i masz Alvina? Na lata życia, bo jeden Engel był w związku z Ydę, a drugi miał siostrę. To ty masz jakieś lata życia tam? Tak, są jeszcze lata, no, w jakich żyli. Kurwa. Co? Ale Alvina widzę tylko jednego tutaj. Aha. Czyli mamy Imsoetę. Poczekaj, bo ja próbuję myśleć. Mamy Engela, Alvina i Baudwina. Okej. Okay. Są jakieś oznaczenia, które ma być otwarte, czy nie? Bo... Mogę to zamknąć? Nie. Wybrał kochanego ptaka jako imię swego syna. Czy masz kogoś, kto ma zdjęcie ptaka? Tak, przy jest... sobie? No, jest kilka. Jest Robin i ma zdjęcie jakiegoś tam, kurwa, okay. Gila albo poczekaj, coś. Poczekaj. Lecę do Robina już. No. Mam. I jest ptak Robin też, nie? Jest ptak Robin. Ale nie wiem, co znaczy, no, Robin i ma ptaka, ale nie wiem, czym jest Robin po angielsku. No, wiemy, że jest taki ptak. Mamy Robina. Super. To sytuacja wygląda tak, że Robin no. jest Robinem i ma Robina. Tyle wiemy na pewno. Okay, to dobra, jest Robin. No. Czyli to, świetnie. Gdzie jesteś w tym momencie, to jest Bronzjeter. Ten kubek z wylewającym się płynem. Okay, nie, no, jestem cały czas na młotku z Ektym, z kątomierzem, z kątownikiem. No to coś jest nie tak, bo Robin, które ma dziecko Robina, od ptaka Robina, jest tylko od brązowników. Ale no tu jest jeden tylko facet, który ma tego, kurwa, ptaka. Dobra, czekaj, bo ja nie wiem, co to za ptaki są. Jeszcze raz bo ty gdzieś miałeś te ptaki wymienione, że słon, tak, że tak, Robin tak, i coś tam, no. No to jest jakiś to jastrząb jest jeszcze. Falcon, Robin, no to... Peacock, Swan. Peacock, Swan. No to są... mamy łabędzia, Falcon, no to jest tam jastrząb i... A, no to ten, no ale tutaj... Kokół, Rudzik, Paw, Łabędź. Dokładnie. Rudzik to jest Robin? Tak. Ostatni potomek linii Glaser Blaser. Mam napisane. A tu mam Stinhauvera śpiącego ze swoim Bo tutaj bratem. Ten, co ma Robina na sobie, nie? No. To jest jedyny, który ma tego ptaka na nagrobku. Inni nie mają tego.
Więc jak tam mówisz, że ojciec miał ulubionego ptaka i dał swojemu synowi tak samo na imię, no to jak ten ptak, no to tutaj jest Robin z Robinem, ale i nie ma ojca, który by miał Robina na sobie. Okej, okay, a masz kogoś, kto jest zębatkowy i jest kobietą? A skąd mam wiedzieć, czy jest kobietą? Idę do zębatek. Alard, Gertryd, Magtaden, Alard znowu, Alard. Gdzie są zębatki? Sybrand, Wulfrade, Imsoete. Masz Alejda? Tak, dwie. Dwóch. Czy któraś z nich ma... Jedna ma łabędzia, druga nie. Okej, okay, a my co chcieliśmy? Łabędzia? Tak? A jest jeszcze... A, Peacock to jest kurwa paw i Tryden to jest... jest jeszcze paw, są cztery ptaki. Nie trzy. A teraz rozmawialiśmy o czym? O łabędziu, tak? No tak, jest Alejde, która ma łabędzia i Alejde, która nie ma łabędzia. Okej, okay, a jest ktoś jeszcze z łabędziem? Tak, Robin, którego rozjebałem i mnie wkurwia, w sensie mi zasłania ekran. Swanhild, który ma łabędzia. Sybrand też z łabędziem. I to na zębatce jest tyle z łabędzi. Czyli albo Alejda, albo Swanhilda nas interesuje. Żyły... No jedna ma 1235 do 56, a druga ma 1254 do 1304. Czyli jakby jedna się urodziła przed śmiercią drugiej zaraz. Ale ja trochę nie rozumiem, co wy teraz mamy zrobić. Ja ty bardziej, bo ja nic nie widzę z tych twoich zagadek. Poczekaj. Bo to jest tak, ostatni potomek linii Glasbera. Okej. Okay. Znaczy, z tego co rozumiem, ja mam ci wskazać, co masz wykopać? No to tyle to ja wiem, no. Bo nie pomogę, nie? Czekaj, ja se polatam i... gdzie są te kurwa nagrobki? Tu, dobra. Jego XXX zaznaczony grób leży w linii z ojcem. Kochanego ptaka jako imię swojego... Wybrał imię kochanego ptaka. Kurwa, wybrał kochanego ptaka jako imię swojego syna, czyli tu jest Robin. Okej. Okay. XXX znaczony grób leży w linii z ojcem. A masz kogoś, kto się nazywa XXX? No, wielu takich. Na tych z kubkiem. Kubek wylewający się z czymś. Z kubka wylewająca się cieczką. Okej, okay, to już idę. No, wiecie, no jak damy radę, to skończymy. Jak nie damy rady, to nie skończymy. No to nie jest jakby, to zależy od tego, jak będziemy zagadki rozwiązywać. No, to jest najbliżej tego, teoretycznie. Może to i kubek. No jest jeden. No to weź spróbuj. Nie go mam rozwalić? Tak, spróbuj. O, coś znalazłem. Zamazało się. Rękę znalazłem. W sensie klucz z dłonią, przepraszam. Dobra, zamazało się. Zajebiście. Okej, okay, czyli mamy pierwszy. Czyli mamy jeden zrobiony, tak. Jej! Dobra, no to wracam do nich. To może jeszcze kogoś od razu odhaczymy. Czyli kogo, kogo on miał za rodziców? A? No bo XXX ma rodziców, nie? No leży koło rodzice jednego grobu. Pewnie... No koło jakiego? Ale to nie może być jego rodzic, bo są podobne lata życia. Jest jakaś Didven, ale to są te same lata życia. Jak? Didven? Okej, okay, czyli zabiliśmy Boudwina. Robin. A weź rozpierdol Robina. Jezus, którego gdzie? Nie, poczekaj, nie, bo Robin by się nie zgadzał. No Robin się nie zgadza w takim razie.
O. Poczekaj, ja sobie tu połażę, poczytam to jeszcze. Ostatni potomek linii Glas, ale my nie chcemy Glasów. A tu jest co? To są Glas? Aha. Zegary stawiała, pawia uwielbiała. A jak się nazywała ta z pawiem jeszcze raz? A, czekaj, bo muszę znaleźć, bo to i z jakiej była rodziny jeszcze raz, to jest okay, ważne. Muszę znaleźć, bo teraz już nie wiem. To nie było tu. No tu są dwa Robiny. Tu jest Jasenbrand. Brand. Isebrand, dokładnie. To też nie było tutaj. Ulubionego syna. Czyli... Czy jeżeli on i ten, to rozwalamy Isenbrata, Isebranta nawet. Wróćcie na brąz i coś tam na tych z kubkiem na chwilę. Okej, okay, czekaj. Na tych z kubkiem na pewno? Bo to już żeśmy robili. Tak, brąz jetera. Okej, okay, mamy kubek. No i co mam zrobić? Znajdź Isebranta. O, jest jeden. To jest najgłupsza kurwa teoria na świecie. Leży koło Robina. Okay. I ma starego Robina. Ojciec Robin, brat Robin. A to ja to ojciec, brat to nie wiem, ale no bo tu jest jeden Robin, tu jest drugi Robin, Isebrand. No to będzie jego brat, bo żyli w podobnych latach. No to niszcz. Isebranta. Tak. Chujowo. Uwolniłem kolejnego ducha. A zniszcz tego drugiego Isebranta w takim razie. Nie powiedziałem, że jest jakiś drugi. Jest jakiś drugi, który leży przy wszystkich innych. No to tego zniszcz może. O, ten aha, też nie. Też nie działa. No, za chwilę nic nie będę widział. No, dobra. Koniec. Czyli moja logika była zła. Tak. Aha. No dobra, czyli tak, na pewno mogę zniszczyć ten jeden, który już stwierdziliśmy. Tak, 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 tak. Wcześniej. Jest jeszcze jeden Isebrand z jakimś ptakiem, no to ich jest tu kilku. A jakiego ptaka ma? Falcona. A obok niego leży gość, który ma na imię Falco, ale ma Robina na sobie. To by był ten. No to tego Isebranda zniszczy, no. Okej, okay, tak, jest jakiś drugi klucz. Dobra. Tutaj. Mam dwa. Okej, okay, czyli to był po prostu... Czyli musi być i ptak, i bra... O ja pierdolę, dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra, to... Ile tych grobów dalej mamy do ogarnięcia? Nie mam pojęcia. Aha. Chuj tego tu jest. Ostatni potomek linii Glasbera. Glasbera. Glasbera to była fiolka, nie? Chyba no tak, ostatni potomek, tak? To może osoba, która zginęła najpóźniej po prostu. Glasbera. Zobaczę na lata po prostu. Jest gdzie? Glasbera jest tu, no to by wychodziło XXX u mnie. A nie, bo to jest dobra, to jest dziecko to. Ja ci mogę podać dzieci, ale średnio z latami. No, ale to mam, nie wiem czego mam szukać, nie, bo to... Kiedy umarł? Najpóźniej. Albo najpóźniej urodzony, najpóźniej umarł. Coś takiego. No, czekaj. To najpóźniej urodzony i najpóźniej umarł jest Reinvi. 1261 do 1339. Mhm. No, to rozwalać go? No próbuj. Dobra, jest. Mam kolejny klucz. Super. Dobra. To teraz tak. Tymi się już zajęliśmy. Tymi też się już zajęliśmy. No to myślę, że czas na tych.
Ten już był. Super. Fajnie, że mi się trumny zamazują. Nie, okej. Okay. Stanhovere śpiąca ze swoim bratem. Kim jest Stanhovere i gdzie to, co to kurwa znaczy? Stanhovere. Jest, jak ja nie lubię tych korytarzy. Zaraz się skręca? Naprawdę. Stanhovere, ale to nie jest imię, nie? Nie, to jest herb. To jest Stanhovere. Śpiąca ze swoim bratem. Czyli, aha, czyli ten no, młotek i ten kątownik, tak. Okej. Okay. Śpiąca ze swoim bratem. Czyli, że taki incest, czy... Bo tu nie ma podwójnych grobów jakby, co, nie? No wiem. No to by wychodziło na... Ty, nie no, poczekaj. Gertrud, Ida... Że Gertrud? To by była? Masz tam jakąś Gertrud? Tak, Gertrud, no. No to weź, spróbuj. Okej, okay, jest. Ty, ale... Dobra, kurwa, nieważne. Właśnie chciałam powiedzieć, że Ida to siostra, a nie brat, ale nieważne, to widzę, że działa. Okej. Okay. No to nieważne. No to był, a czy tu nie było żadnej Idy? Była Imsoete i Enkhel naokoło tej Gertrud. Aha. To, to XT trochę. Ile mamy tych kluczy już? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli pewnie idziemy po pięć. Dobra, to jeszcze sprawdzę, jaką mamy. Zegary stawiała, pawia uwielbiała. To jest ostatnie, co mamy zrobić. Okej, okay, no to była jedna osoba tylko z pawiem na grobku. Tak. Ta od Klocknen. No to tam no i jest. No i jest klucz. I sztosik. I co, wszystkie? Weź mi je teraz, daj. Wszystkie. Dobra, wiaderkiem bo chyba, bo ja tu mam, tak. Bo ja tu mam safe. Fajne. Ciężko zacząć. Po jednym mogę ci wrzucać. No to dawaj. Jeden. Ciężko zacząć, ale spoko. Mm-hmm. Fajne. Chociaż też, kurwa, no ja nie ukrywam, że trochę zgaduję czasami. Mam takie, a może? No, rozumiem. Ale inaczej się nie da. Powiem przez Wupisanta. W sensie, bo ta gra ma jakieś... Dziwne, kurwa, te nazwiska w ogóle. Imiona też. Stanhovere. No, specyficzne, nie? Jakieś takie trochę skandynawskie, trochę coś. Ty, mów kiedy, bo ja tylko tak ruchem, kątem oka widzę. No ja wiem, że ten, ale byłoby łatwiej, jakby się komunikowała. Już. Teraz to wiem, bo już ostatni wysłałem, no. Łatwo. Dobra. Dawaj teraz coś. Co teraz? Idę przed siebie. Mam coś, co mogę przekręcić. Mam jakąś mapę. Graveyard. O Jezus Maria. No, to idziesz kopać skarby. Mhm. A już ci mówię, jak to wygląda. Weź mi to zapal. Super. To teraz jest tak. Czy masz gdzieś drzewo? Jeszcze raz? Czy masz gdzieś drzewo? Nie, jedno wolno, duże, stojące drzewo. No, to największe mam na tym centralnym placu. Na środku, tak? Na środku, no. Super. To po lewej swojej będziesz mieć bramę sową u góry. Po prawej masz mieć drzewo. Bramę sową? Tak. Dobranoc, babcia. Trzymaj się. Trzymaj się, babcia, cześć. Bramę, ja myślę, kurwa, że... sową. Okej, popatrz na drzewo.
Jeszcze raz. No. I jak popatrzysz na drzewo z dobrej perspektywy, no, to będziesz widzieć za nim groby, tak? Przed sobą masz groby i drzewo, za sobą masz tak jakby wolne, tam nie masz żadnych grobów, tam jest git, znaczy, tak? Drzewo stoi zaraz obok tego wielkiego wejścia na dół, nie? W sensie na tej centralnej, kurwa, nie wiem jak to nazwać. Jest centralna budowla, tutaj gdzie była ta pierwsza zagadka z tymi koronami, łańcuchami, książkami i tak dalej. I tutaj, okay. Czy tam jest budowla? Tak, jest budowla i tu mi się otworzyło przejście do ciebie na dół i zaraz za tym stoi to wielgachne drzewo. Okej, to patrząc przez budynek na drzewo, dosłownie, tak no. Jakbyś patrzył przez budynek na drzewo, tak. Masz iść w lewo i pomiędzy dwoma groupside'ami, zrobimy to. No. Pomiędzy tak jakby, dobra, tam masz widzę. Taką dobra, małą furtkę gdzieś skrzynię, wejścia. Tak. No dobra, dokładnie. Nie, bo była taka po prostu, widzę, no było inne drzewo, pod nim leżała kupa śniegu, która jest tak jak w kreskówkach starych, to znaczy zanim się ruszyło, to już wiesz co ma się ruszyć, nie, bo się odcina od tła. No i znalazłem skrzynię i w skrzyni był zwitek papieru. I mam tak, mam liczbę 52 napisaną u góry. Tak jakby na jakimś nagrobku, a poniżej mam jakąś, kurwa, legendę z kreskami i z zerami, które oznaczają jakieś liczby. Aha. To poczekaj. O! To nie wiem, gdzie ty masz iść teraz. A. No nie, ja nie kojarzę tutaj nic takiego, co ja miałbym z tym zrobić, z tym zwitkiem papieru. Chyba, że ty faktycznie masz pójść tam, gdzie ci mówiłam, czy tam poszedłeś właśnie. No tak, tamten znalazłem ten zwitek papieru. Aha. Aha. Ha. Czekaj, mam jeszcze jakieś inne. O. Ty, ja mam zębatkę, ale skąd mam zębatkę? Nie wiem. Mam zębatkę w ekwipunku nagle, what the fuck. To mogę ją zanieść do tej bramy na dole. Może 52 to wiek? No nie mów. Dobra, na razie schodzę, tą zębatkę tutaj umieszczę. W skrzyni była zębatka, pomóż. Nie zauważyłem, no ale okej. No dobra, brama się otwiera, będziemy mieli przejście między sobą. Nie, gówno. Nie otwiera się, opada. Przeskakuje. Pewnie po twojej stronie też coś trzeba. Tak, zębatka. Okej, dobra. Chwila, ale ja nie mogę teraz wrócić. Zamknęła się brama za mną. Nie mogę wyjść do góry. Mam teraz za to dwie karty z jakimiś liczbami. No. A, za mną jest zamknięte. Jak ja masz dwie karty z liczbami? Na jednej jest 34, na drugiej jest 52. A pod spodem są legendy, ale legendy są takie same. Że jakby... A wyciągnij zębatkę, no właśnie. Nie mogę ich wyciągnąć. Aha, nie możesz. Nie. Bo ja tu mam jakieś drzwi... Nie, rozdupcaj tego! Kurwa! Ej, kutas. Się pospieszyłam. No nie wiem, mam dwie karty z liczbami, no ale chuj wie, można było więcej, bo tam gdzie mi kazałaś pójść, była jedna skrzynia, a jak zacząłem szukać, to znalazłem też drugą skrzynię z inną kartą. Mhm. Prawie, czyli masz 50? 5, 2 i 2, 3, ale... 3, 4. Ale to się jakoś składa na jakieś... Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 te na przykład? Jeszcze raz. A, normalnie. O kurwa, łatwo. No to 52 dobra. Po prostu. Mam. No. Mam, dobra. I 34? Te. Czyli 3 te i 4 kreski. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Ale co robisz? Okej, po to był ten pokój.
Dostałam tak jakby wielki korytarz. No. Możesz teraz już popatrzeć, bo jest rozwiązane, nie? Także popatrz sobie na mój ekran. No. Dostałam wielki korytarz i mam różne ilości kółek i różne ilości kresek, więc doszłam do wniosku, że jak masz 54, to masz 2, 4, 5, 52, to masz 52. Tak, tak, no dokładnie mam i taką masz... legendę właśnie, tylko ci o tym nie zdążyłem powiedzieć, że tam jedno kółko no to jest dziesiątka, a jedna kreska to jest jedynka. I tu tak mamy 35 i tak dalej, więc okay. Po prostu stwierdziłam, że to musi być w ten sposób. No to ja. Mam zębatkę i kolejny spot, do którego musimy iść kopać. Dobra, to dawaj ten, to dawaj tą zębatkę. Spoko, fajna, fajna. Nie za trudna. Jej. Nieupierdliwa na pewno. Hej, tylko teraz to dalej jest zamknięte. Ta. No to chodź ze mną. Oj, zniknęły mi karty nagle. Chodź. Dobra. I teraz widzisz, tu wszędzie dookoła były po prostu grobowce. Okej. Okay. Ja musiałam się w tym wszystkim połapać. Także no, chodź tu. Idziemy. Dobra. I mamy dziada chyba. Aha, to jest to co... Okej, okay, dobra. Po co była ta druga skrzynia i to drugie ten? Nie wiem. Czy to już jest... To jest to. Okej, okay, to jest ostatni element. To teraz musimy stąd wyjść element. Jakoś. Piąty? Siódmy? Trzeci. No nigdy nie trafię. Trzeci. A, może być trzeci. Okej, okay, gdzieś nas wyrzuciło totalnie, ale okej. Okay. Prawie jak na początku gry. O kurwa, Blood Moon. Uciekajcie, zaraz przyjdzie... Co się w Terrarii rozpiło, jak był Blood Moon? Ja nie to wiem. Właśnie, grałem tyle jesteś... temu, że... No. Dobra. A jaki ładny skybox. Dobra. Ciągniemy za wajchę. Nie było tak źle. Nie fajne. Spoko zagadka, nie za... Nie za trudno, w zaledwie potwory się odradzają. W... tym, w Bloodborne to na co dzień tak mamy. To była wskazówka do zębatki ludzkiej. Aha! Okay. A, okej, okay, dobra, w porządku. No ale jak? No przecież, to, przecież ja powiedziałem 52 i 34, w sensie miałem dwa różne te. No właśnie. A, właśnie. Bo może w 52 była wskazówka do drugiej skrzyni, a w drugiej skrzyni była ta, a ja to znalazłem, bo kurwa było to zajebiście proste do znalezienia. W sensie, wiesz, patrzysz na śnieg i masz taką kubkę śniegu, która jest dużo jaśniejsza od tła, nie? I takie, no bo ja to miałam od początku oznaczone. Też w ogóle. Obydwie skrzynki? Także... Nie, no jedną. No to w tej jednej znalazłem pewnie zębatkę, czego nie zauważyłem, oraz wskazówkę, gdzie ty masz szukać drugiej wskazówki. I ta druga wskazówka pokazywała na tą skrzynkę, gdzie było 34 i to wskazywało, gdzie jest twoja zębatka, nie? Tylko taki, no, trochę żeśmy oszukali system. Ma fałszywa mąż. Co teraz, panie Tony Stark? Mr. Stark, I don't feel so well. Chodź, no tak, dokładnie to, co powiedziałem. To trzeba ręcznie. O Jezu, no dobra. No dawaj, nie mogę kliknąć. Rozwiązanie. Myślę, że przyjdzie Kraken i nam pomoże. O, jedziemy do góry. Tak, to mówię, to było tak, było banalne, nie? No to jest jak w starej kreskówce typu Tom i Jerry i na przykład, wiesz, przychodzą postacie i jest jakiś płot i ty widzisz, która deska z tego płotu zostanie wyrwana za chwilę, nie? Bo ona się w chuj odróżnia od reszty. No bo wtedy ta deska była na osobnej kalce rysowana, a reszta była tylko tłem, nie? Mhm. Tak, to mniej więcej taki to wydźwięk miało w tym momencie u mnie. O, świetnie. Opowiadaj historię jak w Metal Gear, teraz będziemy jechać przez 40 minut.
homes and hearths he would protect amidst lush fields of green. Muszę trzymać? Nie. No, nie. Wiesz, nagle puszczę, więc się zatrzymuję. Jaki Bóg! Jak on wygląda? Jezus Maria. Któż go wymyślił? Meeting in secret. Planning to undo our king's foul deed. Then, through magics of the long decade, the astrolabe machine was made. Hoisted to sacred sight up high, we gathered upon the bell tower, blinding the king's gaze nearby. Chyba na drabina z MGS-a trójki. Tak, też przez to przechodziłem. But salvation cannot come for all. The royal sisters, ever kind, shall compensate their father's fall. They will hide astrolabe pieces three. Aha, już odkryliśmy je. Cursed for all eternity. A tam w tych wcześniejszych historyjkach nie było czasem, że one nie lubiały tego swojego ojca, ale i tak go pomściły. No właśnie. Staro holenderski. Świetnie. O kurwa. O, siedzi se tu. Right on cue. May I say, what a splendid performance. Now, it's time to escape this cursed realm. Let me take that off your hands. Nie, coś nam zabra. O! O, król przewidział. Wretchedness. Przeczytałam utopię tę Ukrainę. Nie wiem czemu. Aha. A, już spierdolił. No dobra. Nie mam za bardzo innej opcji niż... Chyba uciec za nim. Czy coś? A nie, to coś musimy zrobić. Dobra, co się dzieje? Co robimy? Parkour? Parkour. Czekaj, bo tutaj coś może przytrzymać, żeby otworzyć ten. Po drugiej stronie. Naprzeciwko ciebie. Ja. Podejrzewa do wajchy. Boże, Karolos, co przechodziłem ją trzy razy? Pierwszy raz po wyjściu nie zapisałem i umarłem, za drugim razem zapomniałem, czegoś znowu musiałem przeczytać, o nie. Ale też mam wrażenie, że po tej drabinie miałem nie takie, miała. Kurwa, zapomniałem czegoś. A chodź tu. No. I weź to, przytrzymaj. Okej, no. Też mam wrażenie, że wtedy się skapnąłem, że czegoś zapomniałem, o. I na dole zostało, już się nie wracałem po to. Okej, zaczął się kręcić. I... I myślę, że... Mhm, dokładnie. Ja idę na górę. I coś się teraz dzieje. Co się dzieje? Coś się stało. Jakaś winda podjechała, no. Dobra, ja wsiadam do windy, no. No i leć do góry. Dobra, coś tu mam. Myślę, że musimy kręcić. Po prostu obrócić wszystkie kryształki do tego. Dobra, gdzieś jest ten, ale ja tu mam jeszcze jakieś w ogóle wajchy trzy. Meteorytu, popchnąć. Księżyca i nie wiem czego, zaćmienia. No aha, dobra, ja muszę... Teraz... O, muszę po siebie pójść. Poczekaj, nie, mogę zejść niżej. Tak, to chodź. To chodź, pomóż mi z tym. W sensie z drugiej strony. Mhm. Mhm. Dobra, teraz, i teraz idziemy dalej na górę. To tu. Mhm. No to ty idź.
Trzeba będzie to opuścić pewnie niżej kawałek, no. Ufa, się grało w Minecrafta. Ale nie nagrywam, spokojnie. Ja nigdy... Minecraft nie był nagrywany. Chodź tu, przydasz się. Ja też? No. Dobra, to czekaj już. Ja wiem, tam kiedyś z Bartkiem, pamiętam, nagrywaliśmy Minecrafta, ale to... Fuck. O nie. To tak ze 2-3 filmy może dosłownie powstały. Pełną to serię, to niesamowite, tylko... bo ja... No kurwa, czemu z tego spadam non-stop? Czemu ja w zasadzie nie chcę bardzo skoczyć? Często do zasypiania muszę mieć odpalonego YouTube'a. Mhm. A że lubię spokojne serie, to na przykład odpalam sobie T-Voltowego Minecrafta z Lifikiem. I po prostu... Okay. Mam już chyba z 50 razy obejrzaną playlistę Minecrafta. I nabijam wyświetlenia. W końcu. Uwaga. Krzaczę się cały czas na tych drabinach. Okej, okay. Aha, dobra. Aha. No, klikaj. No, klikam. No. No, klikam. No właśnie, nie bardzo. No, klikam. Chyba już nie można. Czekaj, kurwa, co tu chodzi, że musisz... No kliknij. O, teraz, no. No i teraz trzeba przytrzymać. Ja. Dobra. I teraz ty. Teraz ja jeszcze? Nie, nie już. Dobra. Okej. Okay. Teraz to tam polazło na dół. Aha, i ten się kręci. Ty, ale... Poczekaj, bo tu jest jakiś... No i trzeba zejść na dół, żeby to ostatnie się zaczęło kręcić. Chyba, nie wiem, tu jest taka kula kamienna, z tego się zrobiła. Dobra, najwyżej się będziemy wracać. No, chodź. Jestem, jestem. Tu. O, świetnie. Nowa. Dlaczego taki jesteś? No nie. Jeszcze raz. Czy to coś źle robiło? No nie, bo to musi się tylko obrócić. O właśnie, i teraz powinno pójść do tego... Do tego działa. Dobra. Fajnie, że się samo zatrzymało. A, nie. Jeszcze tu. To trzeba urosnąć. Dokonaj no. Erekcji. Dobra, tutaj w sensie są. Nie ty, tylko platforma. Trzeba przejść platforma? Jakoś tam na... O, tędy, chodź, 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 chodź. Kurwa, parkour nie działa. Tu! Gdzie ty, tędy? Tu! A. O, oh, shit, fajnie, kurwa, spadam. Nie, spawaj. Jeszcze jednak nie. Nie mogę ci pomóc. Ja mam, nie chcę ci pomóc. A, teraz mogę. Jeszcze się było cofnąć. Kurwa, od razu mi się przypomina, graliście z Bartkiem w końcówkę, w dodatek do Borderlandsów dwójki. Jeszcze raz? Dodatek do Borderlandsów dwójki był. No. Ten z Batstalionem na końcu. Tak. To ta wieża mi się kojarzy z tamtą wieżą. Jezus Maria, nie pamiętam, co tam było. I na koniec wchodzisz na górę i ci przyjeżdża Batstalion i jest hu. Anioły grają, muzykę śpiewają. Kurwa, na górę jeszcze ci... tam idzie w tamtą kulę. Do góry. Próbuj mi kliknąć coś do góry. Aha, bo ty idziesz po schodach. Ale szczerze, to jest niesamowite, że cały jeden mały dodatek do Borderlandsów dwójki był lepszy niż cały Wonderlandsy. To jest kurwa niesamowita. No, naprawdę. Cóż. Aha. Okej. Okay. Musisz iść na górę jeszcze. Iść wyżej. Gdzie wyżej? Aha, ale to ja cię chyba muszę... Aha, czy tak, ja bo jedno tam... jest... A, bo to są dwa poziomy tego dziadostwa. Czy ja cię tam muszę windą wrzucić? Tak, czy jak? Tak. Dobra, no to na dół. No nie. A, kurwa, nie wchodź za mną po tej drabinie. Było tak pięknie. Chodź do tej windy. Idź na dół, ja cię tam wrzucę. Dobra. W ogóle zauważyłeś, że na drzwiach jest ten cień, co był na początku gry? Co robiliśmy? Na tym? To jakieś no, to sowy idźmy, czy coś no. tam? No. A faktycznie robiliśmy to z tym światłem wtedy, no. No. Dobra. Jedź na samą górę. Nie mam innej opcji. No, dobra, jestem. No i teraz ja, Batman, tak.
Okej, tu jakiś zegar leci. Czy mamy coś tak, tutaj? Tak, i musimy wklikać po kolei symbole pewnie. Okej. Dobra. To ja zaczynam. Jakie mamy symbole? Aha, nie, dobra. No, planetka. Ja już? Teraz ty podwójna niebieska kula? Tak. Teraz ja to. Teraz ty kometa. Teraz ty zaćmienie. I teraz jak gwiazdki. Jej! Łatwo! Dobra. Gdzie teraz? Ale dobra, światło, teraz poszło już do działa. Światło, to... Na dół, na dół. W końcu! A jaka muzyka intensywna w ogóle? Okej, otwieramy drzwi może najpierw, czy nie? A może? Myślę, że to może jebnąć w te drzwi i będzie tu łatwo. Patrzyliśmy na siebie. Tak. Okej, okay, no, no kurwa, co jest? Czyli tu będzie slow motion? Musimy to przytrzymać? Mhm. To już zaczyna ładować? Nie. Czekaj, przetrzymam jeszcze raz. No, czekaj, bo jeszcze nie mam. Teraz, no. Trzymam. Okej, dawaj do tego. Żeby nam drzwi nie rozjebało. Tylko... Jeeees, udało się! Łatwo. Co, i wyjdzie król? A, i se portal otworzyliśmy. Do Holandii, kurwa. I do tego etapu z tego, z Atomic Hearts. O Boże, nie, weź, kurwa, ten dodatek był straszny. Nie, to było w podstawce. Co w podstawce? No w podstawce był taki etap też. A, no tam, tak, 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 znaczy no były, tak, ale cały jest jeden dodatek zrobiony o tym jest chujowy. Aha, a nie możemy mu tego po prostu zabrać? No dokładnie, nie, jakby rozerwać albo coś. Takie wiesz, takie... Oddawaj, kurwa. A jak on się o to oparł nogą, tak z ciekawości? No z drugiej strony, no bo jest kurwa tym... Klaunem, nie? Pantomima i takie tam. No tak. Pantomima, Fatima, takie lokacje, wiesz o co chodzi. Tak. Hemoglobina. I co? Zresztą na organach. Jej! Wszystko się rozpierdoliło. Ja ci mówię, to jest... To jest prequel do tego. Do... no, tej rosyjskiej strzelanki, jak to się Atomic nazywało. Heart? Atomic Heart, tak, dokładnie. Koniec. I co, my teraz zostaniemy tymi dziewczynami? Jak one tam się nazywały? Nie pamiętam. Tak, te ruskie, co z nimi... W sensie te ruskie, kurwa, roboty. Katia i druga Katia. Robotę. Tak. Okej, okay, dobra, nie, pływamy w jakimś gównie. Kurwa, zamarzniemy. Nie, spokojnie, to może być wstęp do trójki. O, wielka sowa właśnie tutaj tonie. Albo ten, jak tu będzie jakaś, kurwa, latarnia morska, to jest, kurwa, kolejny Bioshock. Dobra, coś tam jakby się świeci. Kraken nam nagle pomógł. No, w sumie mógłby, nie? Titanic, kurwa, to będzie Titanic, wydupcaj moja deska. Leci fala za tobą. Moja deska. Nichuja. Moja deska. Moja deska. Jack! Jack! Help! Pomóc znajomemu. No, moja deska. Nie. Trzymaj mnie! To jest moja deska. Daj gwizdek, kurwa, dzwoń. Nie, czemu ja akurat muszę umrzeć? Jesus. A, nie, jednak. Jeszcze wypływasz. Mogę ci pomóc teraz? Statek, gdzie? A chodź ci pomogę. A jednak. To co się teraz staje? No bo statek płynie, nie? To może statek nam złapie. O, teraz ciebie wrzuciło. Nie. Jakbyśmy... Dawaj, płyń. Nie wpierdalali tyle pączków przed streamem. Chodź, płyń do mnie. To od tego gadania o pączkach. Mogę ci. Tak, to dokładnie tak. Chyba teraz mam ochotę na pączki. Dawaj, trzymam cię. Ja kiedyś się zdecydowałem na fantastyczny pomysł.
Fantastycznym pomysłem było robienie chipsów w domu. I jak jeszcze pączki są spoko, to nigdy nie róbcie chipsów w domu. Zajęło nam to chyba za 2 godziny i wyszło mniej niż typowa porcja Lejsów. O jest. Nie warto. Albo zbędę swoją zgubę. Ale... No. Long live the king, Macieju. Podoba mi się to, że te meble na dole są jaśniejsze niż całe morze. To nie tak, że ten na desce by też zamarł, bo jest mokry, nie? Ale no nie, tak, tak, dokładnie. No i co my mamy zrobić tutaj? Tak będziemy się przepychać do... Czekać na statek pewnie. Musisz mi pomóc, bo ja zamarzam, bo w sensie ekran zaczyna zamarzać od dołu. No musisz zamarznąć pewnie. Świetnie. Nie, wciągasz mnie czy nie? Nie. Aha, świetnie. Nie, absolutnie. Co za jędza, no. Dawaj! Pierdolę cię do tej wody za chwilę. Come on! No na mnie nie wciągnie. Świetnie. Nie. Nie ma opcji. Musicie wybrać. Jaki no sens? Jakby te postacie za specjalnie nie mają między sobą żadnej różnicy. Właśnie. Okej, on tu sam właściwie pływa z powrotem do góry i mogę po prostu nie klikać tej prośby o pomoc. Aha, no to właśnie klikaj. Będzie szybciej? No nie wiem, nie wygląda jakby coś tu się działo. No bo teraz oboje utoniemy, co jest? No dobra, trochę mi ten ekran coraz bardziej zamarza, mam wrażenie, i ręce mi się telepią jak pojebane. A to mi tylko ekran? Trochę bezsensowny pomysł. Podobają mi się te pionowe fale. Nie widzę nic. Za tobą i zamarzającym ekranem. Spoko to było wymyślone chociażby w Fierze Trójce, gdzie ten... Nie. O, świetnie, zamarzłem przez ciebie, bo nie chciałeś mnie wpuścić. No. Pierdol się, Rose. W Fierze Trójce było tak, że graliście w dwóch, a potem jakby ostateczne starcie było między wami, nie? A cały czas jakby gracie w koopie, a potem nagle jest ostateczne starcie między wami, no i to, który wygra, zależy od tego, co żeście robili przez całą grę, nie? Tak jak A Way Out. Co? Nie. Tak jak w A Way Out miałaś walkę pomiędzy swoimi postaciami, nie? W sensie nie miało to znaczenia, co robiłeś przez całą grę, tylko kto kogo szybciej rozwali, nie? Aha. A w Trójce po prostu było tak, że te postacie jakby się mocowały na ekranie. I w tym momencie wrzucało takie liczby, że ten zabił tylu, ten zabił tylu, ten zabił tylu, ten zrobił to i tamto, nie? I wtedy gra pokazywała, kto bardziej się przyczynił do przejścia gry i ta osoba jakby wygrywała, nie? Co w ogólnym odczuciu było turbo głupie, bo w Fierze 3 grasz, jeden z graczy jest bohaterem z jedynki, a drugi z graczy jest jego demonicznym bratem, który nie ma swojego własnego ciała, ale za to może przejmować ciała innych żołnierzy. I teraz bezsens polega na tym, że w niektórych etapach ja nie jestem w stanie absolutnie nic zrobić, nie? Z tego prostego względu, że nie mam kurwa ciała, nie? Więc były etapy, gdzie ja po prostu stałem w miejscu, bo Bartek musiał zrobić wszystko sam, nie? Bo... To bo... tak jak w tym... Jezus, jak się nazywało? Beyond Two Souls. Grałam z moim przyjacielem, on był... A tam można grać tym duchem? Tak. To nie wiedziałem nawet o tym. To myślę, też, kurwa, to grałam tym duchem, to wiesz, ile tam tego ducha grania było, nie? 15 no tak, minut? No dokładnie, po nie? Po prostu, co za gówno. No to nie, akurat w Fierze 3 masz jakby dużo do grania i ja mam wrażenie, że ja dużo więcej robiłem niż Bartek, no bo, kurwa, tam możesz przejmować sobie żołnierzy, wrogów, więc wyglądało to w ten sposób, że wpieprzaliśmy się do jakiegoś pomieszczenia, Bartek musiał je otworzyć, no bo ja na przykład nie miałem jak. Po czym, wiesz, wyskakiwało 10 gości, ja przejmowałem jednego i zacząłem zabijać innych, nie? Potem jego ubijałem, przejmowałem kolejnego, a Bartek tam tylko stał w drzwiach i strzelał, nie? Jednakowo, że jakimś cudem, to Bartek miał większe zasługi dla
do całej gry, ale mówię, jest na przykład etap z czołgiem, gdzie nie masz totalnie nic do roboty, bo właściwie nawet nic nie widzisz, bo wszędzie jest ciemno i tylko Bartek musiał się rozprawić z tym czołgiem, a ty sobie po prostu stoisz, bo nawet nie ma żołnierzy, żeby ich przejąć, nie? Aha. No. Dobra, to teraz jak ci się podoba? O, proszę bardzo, jesteś wymieniona w napisach Sky. Kurwa. Jak mi się podobało? Nie, no spoko, GK w ogóle pomysł bardzo fajny, chociaż nie, z dupy zakończenie, a to często tak mam wrażenie w grach jest, że no, zakończenie zrobimy z dupy, bo tak. Moim zdaniem też spoko, zagadki były naprawdę tak, znaczy spoko. Niektóre były na początku były głupkowate, mam wrażenie. Na początku te z tymi wierszykami i tak dalej, które nie miały sensu, co się wkurzyłem po chyba pierwszym czy drugim streamie. Natomiast tak, większość, no to faktycznie dało się ogarnąć, tak? Tylko trzeba było się skupić i komunikować przede wszystkim, co się widzi na ekranie. No. Ale wcześniej nie było aż tak postawione na komunikację. W sensie wcześniej było mniej faktycznie takich rzeczy, że mysz, w sensie wcześniej było więcej rzeczy, że możesz zrobić bez po prostu czegokolwiek, po prostu możesz zgarnąć. Aha, że tak dosyć siłowo po prostu możesz rozwiązywać. No tak, to nie, dokładnie. No to wydaje mi się, że w takim razie lepiej wypada ta część, że jednak musisz się komunikować i rozwiązywać zagadki razem, a nie ten. Aczkolwiek mam wrażenie, że zwłaszcza na początku jest dosyć nierówno, że ja na przykład nie mieliśmy jakby za bardzo możliwości zmiany. Tak, typu no bo na przykład przy tych... robisz, a ja... Tak, no dokładnie. Ja tylko chodzę i słucham komend, nie? A ty siedzisz tam i rozkminiasz i to trochę było słabe, że nie bardzo było jak się na przykład zamienić, tak? Albo że gra tych zamian nie wymusza. Chociażby ta zagadka, gdzie była plansza, a ja niosłem jakąś kulę i ty mi mówiłaś, gdzie mam iść. I musiałem cztery razy pod rząd być tylko tym pachołkiem do chodzenia, a ty musiałeś wszystko rozkminiać. Gra powinna wymuszać tą zamianę, tak? Żeby każdy musiał raz to, nie? W przypadku na przykład w przypadku tych rur, co robiliśmy, co nie mogliśmy sobie na początku poradzić z tym oddychaniem i tak dalej, no tam dosyć szybko mogliśmy się zamienić, tak? Postanowić, kto gdzie idzie. I, no i często ginęliśmy, no to dało się to wymienić. Także no, mam wrażenie, że niektóre etapy były tutaj nierówne bardzo. Im dalej w grę, tym było fajniej, mam wrażenie. O. Te zagadki na późniejszych etapach gry były dużo lepiej skonstruowane i do ogarnięcia, nie? Fajne, podobało mi się. Generalnie dobra, przyjemne. No.